Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wśród wielu modlitw mszalnych są i takie, które ksiądz celebrans wypowiada po cichu. Pozwolę sobie jedną z nich zacytować. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Co by się stało, gdyby święty Paweł, zgadzający się wcześniej na śmierć męczeńską świętego Szczepana, nie otworzył się na łaskę nawrócenia? Czy ściągnąłby na siebie wyrok potępienia? Bądźmy otwarci na łaskę, także na łaskę naszego nawrócenia, abyśmy nie ściągnęli na siebie zła, które oddala nas i od Boga, i od innych. Czuwajmy nad tym, aby nie ściągać na siebie potępienia przez przyjmowanie Komunii Świętej w sposób niegodny. Niech Bóg nas broni przed tym wszystkim, co może oddzielić nas od Niego. Szczęść Boże.